Radio Dzieciom jest dzisiaj gospodarzem w strefie familijnej. Jakie atrakcje przygotowaliście? Przede wszystkim mieliśmy okazję poprowadzić popołudnik na żywo właśnie z tego miejsca, jako naszą audycję, która w Polskim Radiu Dzieciom jest codziennie. Mieliśmy także warsztaty reporterskie. Robimy wszystko, żeby dzieci się zaprzyjaźniły z radiem, bo wtedy, kiedy one się zaprzyjaźnią z radiem, to będą radia słuchać, więc nasze zadanie jest bardzo ambitne, ale jak tylko damy dzieciom do ręki magnetofon, to nam znikają z tym magnetofonem i musimy grzecznie czekać, żeby wróciły. Zawsze wracają i to, co nagrywają, jest po prostu fantastyczne. Dzisiaj się nauczyłam, jak można wycinać różne takie niepotrzebne materiały z nagrań i na przykład jak się robi wywiady. Ekologia jest teraz bardzo trendy i na topie, więc edukujemy również w tym kierunku dzieci. Tym zajęli się Justyna Tomańska i Mariusz Totoszko z projektu Zbieraj z klasą. Ten projekt jest ich autorski, ale również przekładamy go na audycję w Polskim Radiu Dzieciom. Audycja ma taki sam tytuł, Zbieraj z klasą, w każdy piątek o 17:30. I tam też dowiadujemy się od Mariusza i od Justyny, w jaki sposób segregować baterie, jak segregować śmieci, co to znaczy ekologia, dlaczego warto żyć w zgodzie ze środowiskiem. Poza tym były oczywiście warsztaty cyrkowe, można było nauczyć się żonglować i podrzucać, kręcić talerzami w różnoraki sposób. Oczywiście były też spektakle cyrkowe. A co tutaj namalowałeś? Kreseczki w górę i w dół. Próbowałaś na piłkach już skakać, czy jeszcze nie? Nie. A wydaje ci się, że to może być fajne? Nie. Dlaczego tak uważasz? Niebezpieczne trochę. Taniec jest najlepszą energią jak sama rytmika, sama muzyka. Już nas pobudza. A jeżeli dodamy do tego ruch, i to będzie ruch bardzo prosty, który mogą wykonać również dzieci. To jest tyle zabawy. Mamy tego sporo. Jest strefa tutaj niedaleko, na której można artystycznie się wyżyć, malarsko. Mamy strefę, w której dzieci też mogą sobie pozjeżdżać. No więc dużo różnych atrakcji. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.